Są mecze wyjątkowe, takie, które na długo pozostają w pamięci kibiców. Do takich spotkań zawsze należały pojedynki SK Peru Świdnica z zespołami z Kalisza. Najpierw z Kalisją, potem ze Szczypiornem, wreszcie od 2 lat z MKS-em. SK Peru toczył zażarte boje i co ważne, często wychodził z nich zwycięsko. W sumie od reaktywacji Szczypiorniaka w Kaliszu obie drużyny spotkały się w meczach o punkty 12 razy. 6 razy wygrał SK Peru, 3 razy był remis, a 3 razy triumfowali zawodnicy z Kalisza. W sobotni wieczór blisko 400 widzów w hali na osiedlu Zawiszów ostrzyło sobie zęby na kolejny fantastyczny spektakl i liczyli, że po zwycięstwach z 7 Miedź Legnica, Zagłębiem Sosnowiec i remisie z KS Perem Końskie SK Peru spada psikusa kolejnemu faworytowi. Tym razem jednak niespodzianki nie było. Po obiecującym początku z biegiem czasu coraz wyraźniejszą przewagę uzyskiwali goście i zasłużenie zdobyli 2 punkty. Grający w czarnych strojach SK Peru rozpoczął Sanimuszem i po golach Stanisława Makowiewa oraz Mateusza Pędziaka prowadził 3-0. W 6 minucie bramkę na 4-1 dołożył Mateusz Haber, ale Kaliszanie błyskawicznie odrobili straty. Najpierw trafił Grzegorz Celek, następnie 3 razy rzędu na listę strzelców wpisał się Artur Bożek. W 9 minucie z pierwszego prowadzenia w meczu cieszyli się szczypiorniści z najstarszego miasta w Polsce. Przez kolejne kilkanaście minut trwała zażarta walka, gol za gol, a prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Problemy gospodarzy zaczęły się z chwilą pierwszego okresu gry w osłabieniu. W 22 minucie na 2 minuty odesłany został Krystian Motylewski i po 2 bramkach Tomasza Fugiela i jednej Jakuba Tomczaka MKS odskoczył na 14-10. SK Peru grał coraz bardziej nerwowo w atak graczy Krzysztofa Terebuna, jakby zapomnieli, że piłka ręczna jest grą zespołową. Do przerwy MKS powiększył przewagę do 5 goli, 17-12. W drugiej połowie widowisko sporo straciło na swojej atrakcyjności. Mnożyły się straty, niecelne podania i nieudane rzuty. W tym swoistym festiwalu błędów goście byli jednak wyraźnie lepsi, bo mecz zakończył się przewagą 8 bramek. W drugich 30 minutach jasnymi postaciami byli bramkarze. Mikołaj Krekora w MKS-ie Kalisz i Michał Gądko w SK Peru, który dał znakomitą zmianę równie dobrze spisującemu się Bartłomiejowi Pawlakowi. Przewaga przyjezdnych cały czas oscylowała w granicach 5-8 bramek i ostatecznie MKS wygrał 30-22. Za tydzień SK Peru Świdnica czeka trudny wyjazdowy pojedynek z Olimpem Grodków. Stawką spotkania będzie 8 miejsce w tabeli.